Gliwice mają szansę stać się stolicą polskiego przemysłu lotniczego. Wkrótce na lotnisku w tym mieście ruszy budowa Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Ale to nie wszystko, bo w przyszłym roku ma tu także ruszyć produkcja samolotów. Paweł Jędrusik. Samoloty AT-5 i AT-6, trochę podobne do tych amerykańskich Piperów, będą produkowane w Gliwicach od przyszłego roku. Nasze działania w zakresie powstania prototypu AT-5 rozpoczęliśmy już ponad 5 lat temu, a samolot jeszcze się nie wzbił w powietrze. Może się uda w najbliższych dniach, ponieważ prace prototypowe są na ukończeniu, że samolot będziemy mieli w powietrzu. Wówczas ten kamień milowy mamy za sobą. Miesięcznie w Gliwicach ma być produkowanych kilka samolotów. Będą sprzedawane głównie do ośrodków, które uczą latać, a także prywatnym klientom. Ich koszt to bagatela od ponad miliona do około 5 milionów złotych. A to nie koniec inwestycji w Gliwicach. Właśnie rozpoczynają się tu prace nad Gliwickim Parkiem Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Choć to niezależne od siebie projekty, to wspólnie się uzupełniają. Zaczynamy udostępniać tereny inwestycyjne dla branży lotniczej, dla inwestorów z branży lotniczej. Co to oznacza? Że na naszym lotnisku mogą powstawać nowoczesne hangary, będą powstawać również inne fabryki samolotów. To, że tutaj będziemy mieli szansę skumulować to, czym ten nowoczesny przemysł lotniczy się zajmuje i co jest teraz w sferze jego działania, to jest już to dla mnie powód do dumy. Koszt Parku Techniki to ponad 73 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na 2026 rok.